Twoja telewizja. Mazowsze TV. Pierwsza edycja Maksymiliady była bardzo udana. Zachęciło nas to do tego, żeby robić kolejną. Myślę, że też zachęciło to wiele osób, żeby przyjść tutaj po raz drugi, bo wydaje mi się, że w tej chwili uczestników jest więcej niż było w roku ubiegłym. I są z nami dwaj nowi partnerzy, Liceum imienia Broniewskiego i Zespół Szkół Wańkowicza, które też, te szkoły też prezentują swoje stoiska. Jest to przede wszystkim festiwal nauki. Są zorganizowane różnego stoiska, zarówno w plenerze wokół szkoły, a także w samej szkoły. Mamy m.in. ruiny średniowiecznego zamku, mamy lochy zamkowe, mamy pokazy turniejów ze średniowiecza, mamy różnego rodzaju rekwizyty z tamtego okresu również, mamy pracownię ceramiczną, mamy różne zajęcia dla najmłodszych i dla starszej młodzieży. Maksymiliada jest świetnym pomysłem na przedstawienie młodzieży i dzieciom osiągnięć nauki i techniki w trochę w innym ujęciu, na wesoło, z przymrużeniem oka. Nie każdy młody człowiek bowiem zdaje sobie sprawę, jak zmieniała się cywilizacja, jak zmieniały się technologie wytwarzania powiedzmy naczyń ceramicznych, jak zmieniała się broń, jak zmieniały się urządzenia, które służą nam dzisiaj do życia codziennego, jak zamykano i otwierano kiedyś bramy. To rzeczywiście kapitalny pomysł, który został, rozpoczęła się realizacja tego w gimnazjum numer 2 imię Maksymiliana Kolbego w Boniu od ubiegłego roku. My jako szkoła po raz pierwszy raz wystawiamy swoje stoiska, w których prezentujemy dzisiejsze zawody, które nauczamy w szkole i to, co robimy w szkole na zasadzie kontraktu, bowiem myślą przewodnią dzisiejszej Maksymiliady jest kultura, nauka, życie w epoce średniowiecza. Epoce, która dla mnie, dla historyka wydaje się bardzo odległa, ale bardzo ciekawa. I tak zaprezentowaliśmy zawód mechatronika na zasadzie kontrastu. Mamy współczesne urządzenia, które nam otwierają bramy. Mamy dziennikarzy, pokazujemy, jak w przeszłości pisano, jak tworzono dokumenty. No i na zasadzie znów kontrastu mamy współczesne urządzenia techniczne, które służą do przekazywania informacji, zapisywania wiadomości. Mamy również ratowników medycznych i strażaków, bowiem nikt sobie nie zdaje sprawy, że plagą dawnego średniowiecza były liczne pożary, zarazy, a dziś możemy zobaczyć, jakimi środkami te służby dysponują. Nasze szkoły zawsze starają się wychodzić do społeczeństwa, do rodziców,
dlatego że rodzice muszą najpierw zobaczyć, jak wygląda placówka, żeby z tym się oswoić, tak, żeby być pewnym, że ich dzieci tutaj znajdą swoją pasję, nie tylko naukę, ale będą mogły kontynuować swoje różnego rodzaju zajęcia i swoje pasje. Maksymiliada dlatego, ponieważ patronem naszej szkoły jest święty Maksymilian Maria Kolbe, a on jest powszechnie znany jako ksiądz, jako święty, natomiast to był bardzo wykształcony człowiek, który zajmował się nauką, techniką, rozwijał, wprowadzał różne nowinki techniczne w swoich działaniach. I to nam przyświeca, żeby być po prostu nowoczesnymi, żeby być twórczymi. Hasło, które mamy na sztandarze, tylko miłość jest twórcza, czyli ciągły rozwój, ciągłe szukanie nowych wyzwań. No i w tym roku Maksymiliada jest inna. W tamtym roku były przedmioty ścisłe, teraz jest historia, czyli musieliśmy zrobić coś nowego. Debiutuje nasze koło medialne na tej Maksymiliadzie. Debiutuje nasza pracownia ceramiczna, czyli my też, tak jak patron, staramy się rozwijać, iść do przodu, stawiać sobie nowe wyzwania, a zachęcamy ludzi spoza szkoły, żeby po prostu promować ten sposób myślenia, no i sylwetkę naszego patrona. Gmina Błonie zawsze wspiera wszystkie te działania, które organizują szkoły. Tak również jest i w tym przypadku, że wspieramy tego typu organizacje imprez, także i finansowo, organizacyjnie. Trzeba propagować naukę, dlatego że nauka to jest przyszłość dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci. Jest takie stare poszekadło: ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. 30 października bieżącego roku w naszej szkole, czyli w zespole szkół numer 1 imieniem Melchiora Wańkowicza, odbędzie się kolejna edycja już festiwalu tak zwanej nauki niepoważnej. Tak naprawdę to jest to wszystko na poważnie, tylko znów troszeczkę inaczej. W tym roku nasz festiwal, na który zapraszamy wszystkich gimnazjalistów z Błonia i okolic, sąsiednich gmin, będzie pod hasłem W Jego Królewskiej Mości James Bond. Mam nadzieję, że znajdziecie, jeśli nas odwiedzicie, wiele atrakcji i spędzicie mile dzień. Twoja telewizja. Mazowsze TV.